bankowości internetowej i PKO masz dostęp do usługi o nazwie finansowanie faktur. W tym materiale powiem Ci, czym ta usługa jest i w jaki sposób możesz z niej skorzystać. Ja nazywam się Marcin Osman, jestem przedsiębiorcą. Załóżmy, że wystawiasz klientowi fakturę z terminem płatności 30 dni. Na tą płatność możesz czekać 30 dni lub otrzymać środki wcześniej. Wystarczy, że wprowadzisz wystawioną fakturę do serwisu IPKO i w ciągu kilku minut możesz już otrzymać środki na Twoje konto firmowe. Samo wprowadzenie jest łatwe i trwa poniżej 2 minut. Jeżeli jeszcze nie masz tej usługi aktywnej w swoim koncie, możesz zrobić to w wersji online lub w najbliższym oddziale banku. To, ile zapłacić za sfinansowanie tej faktury, zależy od kwoty i terminu płatności faktury. IPKO za pomocą suwaków ustawiasz sobie najbardziej optymalne dla Ciebie rozwiązanie. Na ekranie widzisz przykładową fakturę na kwotę 5000 zł brutto z 30-dniowym terminem płatności. Koszt finansowania wyniesie 125 zł oraz 46 groszy brutto. No dobra, a co jeśli chcesz przedłużyć termin spłaty? W takim przypadku na 5 dni przed terminem spłaty możesz wystąpić o tzw. prolongatę, przedłużając okres spłaty nawet do 30 dni. Za każdy kolejny dzień opłata wynosi 0,068% finansowanej kwoty. Jeżeli skorzystasz z finansowania 4 faktur w ciągu roku, to jesteś zwolniony z opłaty rocznej za korzystanie z tej usługi. Opłata roczna zależy od wysokości limitu, który określasz sobie w momencie aktywacji usługi. Maksymalny limit IPKO wynosi 200 tysięcy złotych i dla tej kwoty maksymalna opłata wynosi 4 tysiące złotych. Pamiętaj, że kalkulacje wykonane zostały 2 listopada 2023 roku i jeśli to wideo oglądasz znacznie później, mogą się one różnić. Kiedy finansowanie faktur może być dla mnie? Z moich obserwacji i doświadczeń biznesowych wynika, że mikrofaktoring warto wziąć pod uwagę szczególnie w dwóch przypadkach. Wystawiasz fakturę z długim terminem płatności. Taki przykład. Załóżmy, że prowadzisz hurtownię owoców. Twój zaufany klient złożył bardzo duże zamówienie z terminem płatności 40 dni. Ty zaś u swojego dostawcy masz termin płatności 15 dni. Jak łatwo się domyślić, zapłacić musisz wcześniej za towar oraz podatki, zanim otrzymasz płatność od klienta. Gdy możesz lepiej zarządzać gotówką. My jako przedsiębiorcy dzięki uwolnionym środkom możemy zyskać znacznie więcej niż opłata z tytułu finansowania faktur. Jest to możliwe m.in. dzięki rabatom u dostawców, korzystaniu z okazji biznesowych oraz podniesieniu marży na fakturach z długim terminem płatności. Usługa finansowania faktur jest najprostszą opcją faktoringu. Więcej informacji o tej usłudze znajdziesz w kolejnych filmach oraz na stronie pkofactoring.pl.